Witam wszystkich na kanale Włoski Agent Oskar Jursza. Dzisiaj zabiorę Was na podróż po produkcji wielkoformatowych płyt gresowych wykonanych w technologii System Ceramics – Lamina. Drugim systemem, który pokażemy wkrótce, jest Continua Plus. Po przygotowaniu odpowiednich mieszanek gliny kaolinowej, skaleń, feldspatoidy, piaski krzemionkowe i piaski kwarcowe są one w odpowiedniej ilości rozsypywane na taśmie, która kieruje tak wysypane składniki do prasy. To właśnie w tym momencie płyta nabiera kształtu i staje się kompaktowa. Jest ona jednak nadal podatna na zniszczenie poprzez zwykłe uderzenie dłoni. Płyta trafia do pierwszej obróbki krawędzi. Nie jest docinana na rzeczywisty format. Krawędzie są tylko wyrównywane. W dalszej części płyta jest oczyszczana i trafia do pieca. Tak się dzieje w przypadku płyt o jednolitym kolorze, a gdy mamy nadruk marmuru, wtedy przed wypaleniem w piecu powierzchnia płyty zostaje pokryta odpowiednimi substancjami chemicznymi i trafia pod drukarkę, gdzie nanoszony jest wzór. Może to być marmur, kamień, efekt betonu. Płyta zdobiona wzorem posiada szkliwo, które jest odpowiednio zabezpieczone, a następnie po przeleżeniu w suszarni produkt trafia do pieca. Po wypaleniu w temperaturze 1200-1300 stopni Celsjusza produkt jest magazynowany w wersji tzw. full size.
przypadku niektórych inwestycji jest wymagany produkt wzmacniany siatką z włókna szklanego. W tym celu produkt trafia na linię, gdzie jest odwracany, a następnie jest na niego nakładana siatka, nasączona w specjalnie przygotowanym kleju. Robot gwarantuje równe dociśnięcie siatki do płyty kresowej. Kolejnym etapem jest docięcie płyt na odpowiedni format. Płyty mają brzegi rektyfikowane. Gotowy materiał trafia do pakowania i na magazyn. To wszystko w dzisiejszym materiale. Wierzę, że był on interesujący. Nie zapomnij dać lajka i subskrybować kanał. Dziękuję.